Witam Państwa w naszej pracowni garncarskiej. Ja nazywam się Paweł Bogucki i chciałem w kilku słowach opowiedzieć Wam, jak powstają naczynia ceramiczne do takiego użytku typowo kuchennego. Nasze naczynia powstają z gliny, która no nie jest tak jak to dawniej wykopywana przy domu, czerwona glina, tylko kupowana w fabryce gliny, odpowiednio wcześniej przygotowana. Jest to wieczelina granitowa wymieszana z różnymi iłami, krzemieniem i jakimiś tam jeszcze składnikami, których też do końca nie znamy, bo też fabryki mają swoje tajemnice. Do przygotowania naczynia musimy glinę wcześniej przerobić. Tak jakbyśmy robili jakieś ciasto drożdżowe. Trzeba ją trochę ruszyć, wyporcjować. Staramy się robić mniej więcej jednakowe naczynia i w tym celu porcjujemy praktycznie na stosownie do wielkości naczynia odpowiednią porcję gliny. I tak przygotowaną, to nazywamy kulki. Tak przygotowaną kulkę bierzemy na koło garncarskie, nakładamy i toczymy naczynie. Po przygotowaniu gliny nakładamy ją na koło i tutaj jest najważniejszą rzeczą wycentrowanie tej kulki gliny. Po wycentrowaniu, co człowiekowi takiemu jak Marek zajmuje kilka sekund, trzeba to odpowiednio wyciągać do góry, rozszerzać, zdobić, no i nadać kształt odpowiedni. Dzisiaj akurat robię takie garnuszki, które będą docelowo miały 2,5 litra pojemności. Będą przeznaczone przeważnie do kiszenia ogórków, do jakichś zakwasów, na takie rzeczy. Po utoczeniu naczynia wynosimy do ciepłego pomieszczenia, jak tutaj, gdzie są piece. Tutaj jest cały czas dość duża temperatura i w zależności od wielkości 7 dni, 10, czasem 3 dni, jeśli to są drobne kubki, naczynie schnie i po wysuszeniu wygląda tak. Następnie trzeba go oczyścić. Jeśli ma napisy takie jak te, to czyścimy, przemywamy gąbką i następnym etapem jest wypał na tak zwany biskwit. Czyli idzie naczynie do pieca na temperaturę 900 stopni. Po wysuszeniu naczynie trafia, tak jak mówiłem wcześniej, do pieca na temperaturę 900 stopni. Jest to pierwszy wypał i tak wygląda po. W ten sposób przygotowane naczynie jest gotowe do tego, aby je oszkliwić. Jedną z metod szkliwienia jest taka metoda zanurzeniowa. Praktycznie w garncarstwie najprostsza i najlepsza w swoim wydaniu. Czyli po prostu całe naczynie wkładamy do szkliwa, które odpowiednio jest wcześniej przygotowane. Tutaj mam na myśli jego gęstość, żeby nie było ani za gęste, ani za rzadkie. Takie szkliwo trzeba, to się nazywa ważyć. Waży się szkliwo. I mamy naczynia oszkliwione. Teraz trzeba zmyć ze spodu szkliwo po to, że jak ułożymy je za chwilę w piecu na półkę, żeby nam się nie przykleiło, no bo z tej powłoki, tak jak sama nazwa mówi, zrobi się taka powłoka szklana. Czyli żeby naczynie nam się nie przykleiło do tej półki w piecu, to trzeba ten spód umyć idealnie czysto, żeby było. No i 1230 mniej więcej stopni temperatury i za 2 dni będziemy mieć fajne naczynie. Mniej więcej po 24 godzinach osiągamy taki efekt. To jest naczynie to, które kolega Marek tam na samym początku zaczynał robić. Tak wyglądało ono przed wypaleniem.
A tutaj już widać już taki całkiem końcowy efekt naszej pracy. W sumie cała kolorystyka naczyń, jakie robimy, no i praktycznie cały asortyment. Od kubków do grzanego wina, po kubki jakieś do kawy, herbaty, naczynia do przechowywania żywności na sól, cukier, miód. Bardzo dużo naczyń robimy do kiszenia ogórków. To jest taki nasz sztandarowy produkt, właśnie pojemniki na smalec i naczynia do ogórków. Jako jesteśmy na Podhalu, sporo mamy tutaj turystów, lubią u nas sobie coś takiego kupić. No i stąd trafiamy, stąd z naszej pracowni trafiają do wielu miejscowości turystycznych. Czy na Podhalu, sporo w Zakopanem mamy odbiorców, sami też mamy jakiś punkt tam sprzedażowy, do takich miejscowości jak Solina czy inne miejscowości typowo turystyczne w Polsce. Nawet do Gdańska, bo sporo robimy w sezonie letnim. Tam oprócz tego, że można u nas w Ratłowie coś takiego nabyć, to jeszcze w niejednej miejscowości turystycznej w Polsce. Dość cieszą się nawet powodzeniem te naczynia.